Cześć, witajcie serdecznie w Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj pierwsze pytanie trochę poza kolejką, ale dlatego, że dostało bardzo dużo łapek w górę pod jednym z ostatnich Keto Q&A. Pytanie zadał Zwierzyniec. A czy zdrowo jest jeść ketogenicznie, a nie być w ketozie ze względu na dużą ilość owoców i warzyw? Myślę, że to pytanie może być połączone z tym, że wiele osób zaczęło bać się jedzenia niskowęglowodanowego, między innymi z tego, co słyszałam, z powodu pewnych materiałów na YouTubie, które powstały odnośnie tego, że dieta niskowęglowodanowa w długim okresie czasu może być bardzo szkodliwa. Nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to badanie, na którym autor oparł swój film, jest badaniem sprzed prawie 10 lat i jest to naprawdę nic nowego i tam nie ma ani słowa w tej analizie o źródłach tych tłuszczów czy źródłach białka, o zdrowotności diety, tylko bardziej polega to na takim po prostu podejściu do diety niskowęglowodanowej u standardowego Amerykanina, która niestety zazwyczaj niczym zdrowym nie jest. Zresztą tam też nie było jednoznacznych wyników tych badań. Ja chciałabym skupić się tutaj troszeczkę na czym innym, odpowiadając na to pytanie. Jeżeli jedzenie ketogeniczne to dla Ciebie jedzenie dobrych tłuszczów, dobrych źródeł tłuszczów, dobrej jakości produktów, produktów nieprzetworzonych, jedzenie dużej ilości właśnie warzyw, które są źródłem m.in. polifenoli czy błonnika, wybieranie zdrowych produktów, nie podjadanie co chwilę, tylko jedzenie posiłków na przykład w pewnym oknie żywieniowym, które też, jak pokazują badania, jest skuteczne niezależnie od tego, czy jemy niskowęglowodanowo czy nie, to popatrz sobie na takie parametry jak Twoje samopoczucie. Czy dzieje się coś niepokojącego, jeżeli jesz w ten sposób, a zwiększasz owoce i warzywa, więc nie pozostajesz w stanie ketozy? Czy czujesz się dobrze? Jakie są Twoje wyniki badań? Zmierz sobie poziom glikemii. Czy masz dobre poziomy glukozy, czy ten cukier Ci skacze? Takie bardzo realne parametry właśnie związane z naszym samopoczuciem, z naszym stanem zdrowia, z naszą sprawnością umysłową, czy z tymi rzeczami, które możemy sprawdzić bardzo prosto w laboratorium, czy glukometrem w domu, pokazują nam, w jakim stanie zdrowia jesteśmy i czy coś nam służy, czy nie. Jeżeli dobrze się czujesz, to dlaczego nie? Jest bardzo wiele osób, które nie są na keto, ale jedzą na przykład śniadania białkowo-tłuszczowe. Poza tym już coraz częściej, dzięki Bogu i na szczęście, mówi się o tym, że jedzenie tłuszczów, dobrych tłuszczów jest bardzo dla nas ważne. I te diety niskotłuszczowe robią nam dużo więcej złego niż dobrego. Zresztą w ogóle nie wiem, co dobrego mogą robić. No, może poza ograniczeniem kaloryczności diety. Więc jeżeli sięgasz po te tłuszcze, to nieważne, czy to jest dieta keto, czy nie keto, jakby mnóstwo badań pokazuje, że jest to zdrowe. Dlatego jeżeli nie zależy Ci na utrzymaniu stanu ketozy, albo po prostu nie wychodzi Ci to za bardzo, bo jesz więcej owoców czy warzyw, ale dobrze się czujesz, to dlaczego nie? Zwiększasz tym samym swoją elastyczność metaboliczną. Ja bardzo często, jakby ja ciągle żywię się ketogenicznie, ale nieraz pojawiają mi się jakieś produkty, szczególnie sezonowo, które mnie z tej ketozy wybijają i to nie jest nic złego. Dopóki się dobrze czuję, dopóki mam dobre parametry, wszystko jest ok. Właśnie ta elastyczność metaboliczna, nabywamy ją jedząc odpowiednio dużo wszystkiego, na tyle, na ile nam organizm może pozwolić. Więc na pewno inną odpowiedź dam osobie, która na przykład choruje na cukrzycę, czy ma rozpoznaną insulinooporność. I u takiej osoby jedzenie ketogeniczne, ale jedzenie bardzo dużej ilości warzyw i owoców, raczej na ten moment teraz, kiedy ona tej elastyczności w ogóle nie ma, nie będzie optymalne. Ale jeżeli jesteś osobą zdrową, albo już jesteś po adaptacji i u Ciebie te parametry się stabilizują, to tak, takie jedzenie jest zdrowe. I jeszcze jeden aspekt, który chcę poruszyć, to to, co to znaczy być albo nie być w ketozie. Bo są pewne wskaźniki, które możecie sobie obliczać i nieraz zbyt restrykcyjnie do tego podchodzimy. Ja o tym już też mówiłam. Są osoby, u których poziom ciał ketonowych nie będzie przekraczał 0,5 mmol we krwi
I to nie znaczy, że te osoby wcale w ketozie nie są. Są, niektórzy po prostu mają z natury niższe poziomy ciał ketonowych po adaptacji, niektórzy mają wyższe. Ja jak wchodzę w ketozę, to od razu jakby mam jeden albo wyżej. Natomiast są osoby, które będą się podobnie odżywiać, będą mieć te same rezultaty, ale będą mieć ciała ketonowe na poziomie 0,2 i 0,4 i to też jest dobry wynik, jeżeli się z tym właśnie dobrze czujesz i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, obserwujesz u siebie. Ważniejsze tutaj są poziomy glukozy, bo one są bardziej ujednolicone pod kątem zdrowotnym dla nas i rzeczywiście tak jest, że fajnie jest pozostawać w tych dobrych przedziałach glikemii, tych niższych cukrach, bo to, jak pokazują badania, daje nam korzyści zdrowotne pod kątem długowieczności, pod kątem jakby przeciwzapalnym, czyli bez nadmiernej glikacji itd., itd. Więc tutaj ja nie staram się nie łączyć i nie porównywać GKI, nie sprawdzać, bo nie zawsze nam daje to pełny obraz, ale patrzeć osobno na swoje ciało ketonowe, a osobno na swoją glikemię. I badania pokazują, że na przykład osoby, które żyją najdłużej, mają dość niskie poziomy glukozy i nie mają skoków powyżej 120 glukozy częściej niż 2 razy w ciągu doby. Więc to są takie realne parametry, myślę, na które warto zwrócić uwagę. Kolejne pytanie, Kysio. Mam takie pytanie. Pani kwestionuje łączenie różnych minerałów ze sobą, natomiast od jakiegoś czasu biorę minerały kompleks, gdzie praktycznie mam wszystkie minerały typu selen, cynk, magnez, wapń, żelazo itd. Czy powinienem przestać brać taki kompleks, czy może ograniczyć go? Brałem jedną kapsułkę przy zalecanej dawce 2 razy dziennie wieczorem. Pozdrawiam. Na pewno nic złego sobie nie robisz, biorąc taką multiwitaminę, nazwijmy to. Natomiast ja nie przepadam za multiwitaminami, szczególnie jeżeli mamy jakieś wyzwania, czy coś konkretnego chcemy zrobić w naszym organizmie, ponieważ wtedy taka multiwitamina to jest po trochę wszystkiego, czyli zazwyczaj za mało suplementu, na którym na przykład nam zależy i znowu dodatkowo kilka suplementów, których w ogóle nie musielibyśmy brać. Ale u osoby ogólnie zdrowej, która chce po prostu wziąć jedną czy dwie kapsułki i mieć z głowy, to nie jest złe rozwiązanie, warto tylko zwrócić uwagę na to, żeby po prostu to było dobrej jakości, bo czasem mamy tak słaby jakościowo preparat, tak słabo wchłanialny, że po prostu bez sensu w ogóle to kupować, bo to od razu idzie w kibel. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielność niektórych składników mineralnych, ja o tym już mówiłam w filmie o tym właśnie, czy łączyć suplementy, czy nie, jak je brać i jak stosować, ale jakby jeden przykład. Selen i cynk są antagonistami, czyli jakby będą ze sobą konkurować, jeżeli chodzi o wchłanianie między innymi. Dlatego jeżeli bierzesz łącznie selen i cynk w jednym preparacie, to albo po prostu dwie kapsułki, ale razem w tym samym czasie, to nic złego Ci się nie dzieje poza tym, że ani jeden, ani drugi nie będzie tak efektywny i tak skuteczny, jakby były wzięte rozdzielnie. Coś tam na pewno dadzą, ale jakbyśmy wzięli selen rano, a cynk wieczorem na przykład, czy zrobili kilka godzin przerwy, no to ten efekt będzie lepszy. Więc to tylko jakby o to chodzi. Więc tutaj już samodzielnie każdy musi sobie podjąć decyzję, jakie preparaty bierze, czy bierze multiwitaminę, czy nie. W zależności od tego, co chce osiągnąć i na ile zdyscyplinowany też jest. Bo jeżeli ktoś w sumie nie będzie pamiętał o tym, żeby to brać, no to być może czasem ta multiwitamina i tak będzie lepszym rozwiązaniem niż nic. Małgorzata, jak długo suplementować potas, magnez, B-kompleks, które wprowadziłam na ketoadaptacji? Oczywiście sprawdziłam posiadany poziom po 2 miesiącach, biorę to pod uwagę wyznaczając dawkę. Rozumiem, że w adaptacji się odwadniamy, suplementacja jest po prostu niezbędna, ale jak długo? Pozdrawiam, Małgorzata. Droga Małgorzato, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o samą ketoadaptację, to możesz zacząć po prostu zmniejszać dawki elektrolitów, bo B-kompleks nie jest Ci potrzebny na ketoadaptacji chociażby. On jest, warto go stosować z innych powodów, natomiast witamin z grupy B zazwyczaj na keto jemy całkiem sporo. Natomiast potas i magnez to są rzeczywiście elektrolity, które nieraz tracimy i pojawiają się skurcze. Więc tutaj, jeżeli je suplementujesz, jesteś już po adaptacji, to po prostu spróbuj zmniejszać dawki i w pewnym momencie być może całkowicie to odstawić. Zazwyczaj to 2, 3, 4 miesiące wystarcza. Jeżeli nie będą się pojawiać u Ciebie skurcze, to widocznie jakby nie jest to niezbędne i konieczne. Natomiast zapraszam Cię do mojego jednego z ostatnich filmów wtorkowych o suplementacji magnezu, bo tam mówię o tym, dlaczego warto mimo wszystko suplementować magnez, nawet jeżeli tych skurczów
nie mamy. Także być może tam znajdziesz też taką szerszą odpowiedź na to pytanie, ale i nie zawsze my czujemy, że mamy niedobory jakichś pierwiastków i o tym też pamiętajmy. Więc to nie jest tak, że my musimy po prostu się cały czas suplementować. W pewnych jednostkach chorobowych, w pewnych wyzwaniach, na przykład przy insulinooporności, czy jeżeli bierzemy na przykład metforminę, to powinniśmy brać B-kompleks, to są też takie zależności, ale to nie jest tak, że my musimy zawsze brać te suplementy. Ale nieraz warto, bo też to jedzenie, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy żywność, ale ta żywność jest gorszej jakości obecnie, więc po prostu tych niedoborów możemy się nabawić. Ania, a czy można keto śródziemnomorskim rozpocząć adaptację, czy lepiej wprowadzić ten model na redukcji? Droga Aniu, można. Co prawda na adaptacji... Te tłuszcze nasycone też się mogą pojawiać i zresztą na keto śródziemnomorskim to nie jest tak, że 100% to będą tłuszcze nienasycone, bo to jest taka jedna z głównych różnic, czyli stosunek tych tłuszczów nasyconych do nienasyconych, więc na adaptacji nieraz lepiej się będziemy czuć jednak z większą ilością tłuszczów nasyconych, ale mam bardzo wielu podopiecznych, którzy od razu rozpoczynają keto śródziemnomorskim. To są osoby, które na przykład mają wysokie poziomy cholesterolu od razu na starcie, przed keto. To są osoby, które potrzebują tej przeciwzapalności diety, bo mają jakieś problemy zdrowotne, albo chcą po prostu ograniczać mięso z różnych względów. Także można mieć adaptację taką keto śródziemnomorską. Bez problemu da się to zrobić, jeżeli będziesz się z tym dobrze czuła, ale też nie bój się, nie wiem, masła klarowanego, czy oleju kokosowego i tego typu produktów, które są źródłem tłuszczów nasyconych. A na redukcji, no też to jakby jak najbardziej fajnie się będzie to śródziemnomorskie keto sprawdzać. I ja po prostu ten element przeciwzapalny śródziemnomorski diety wprowadziłabym ogólnie do naszego żywienia pod kątem zadbania o to, żeby właśnie to było długofalowo zdrowe. I ostatnie na dzisiaj pytanie od Piotrka. Sen. Wszystko dobrze, co Pani mówi odnośnie snu. U mnie jest taki problem, że nie usnę wcześniej niż o 2, ale śpię z reguły do 9. To dobrze w tym momencie czy nie? Tego snu wychodzi gdzieś 6-7 godzin. W nocy mi się po prostu najlepiej myśli. Nie wstaję jakiś niewyspany czy zmęczony. Co najwyżej jest to problem dla żony. Na szczęście śpimy w osobnych pokojach. Ciekawe, jak się Pani odniesie do tego. Piotrek, no chodzenie spać o 2 według tego wszystkiego, co pokazują badania, nie jest dla nas optymalne i może zaburzać rytm dobowy. Wiem, że są osoby, które sobie bardzo cenią tą pracę w nocy, natomiast znowu, ja nie chcę tak jednoznacznie tego przekreślać, ale badania pokazują, że to zazwyczaj jest niewyregulowany cykl dobowy i jeżeli go wyregulujesz, to dużo lepszą sprawność umysłową będziesz mieć rano. Po prostu trzeba to sprawdzić. Też jest kwestia nawet nie tego, czy ty się wybudzasz w nocy, ale jaka jest jakość twojego snu. Są urządzenia, które pomagają to zmierzyć w lepszy bądź gorszy sposób, ale zazwyczaj ten sen przed północą jest po prostu bardziej jakościowy. Jeżeli chodzi o fazy REM, nie REM, też jakby to jest istotne właśnie i dlatego mówi się, że przed północą zdecydowanie lepiej jest się położyć. 6-7 godzin czasowo jest ok, jeżeli się z tym dobrze czujesz, w porządku, ale możesz spróbować to zoptymalizować, przesunąć na wcześniej i po prostu w ramach takiego eksperymentu zobaczyć, jak się będziesz czuł. Pamiętaj, że też musisz sobie dać czas na adaptację do tego, bo organizm jest do czegoś przyzwyczajony, więc też to nie jest kwestia 2 dni, o, nie działa. Tylko jakby powoli przesuwanie tych godzin i patrzenie, jak się czujemy, jest dość istotne, ale oczywiście są różne metody, jest też sen polifazowy, który może niektórym z Was jest znany, gdzie śpimy przez całą dobę w krótkich okresach czasu, na przykład przez 20 minut i niektórzy się z tym dobrze czują. Moim zdaniem to są dość duże eksperymenty na własnym zdrowiu. Można je czasem zrobić, bo jesteśmy ciekawi albo bo chcemy zwiększyć swoją efektywność, więcej pracować itd., itd. Nie jest to też proste. I też taki niedobór snu krótkotrwały czasem może być dobrym bodźcem dla naszego organizmu, ale na dłuższą metę regularność tego snu, jakość odpowiednia tego snu jest mega, mega ważna, więc no, optymalnie byłoby kłaść się spać jednak przed północą, wtedy jest to z naszym rytmem dobowym najlepiej skorelowane. Skoro już mi się język plącze, to kończymy. Dziękuję Wam za dziś, zapraszam za tydzień, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!